Dobrze, to czym jest dla siostry świętość? To chyba jest relacja z Panem Jezusem. Świętość jest to przyjmowanie miłości bez zastrzeżeń od tego, który pierwszy nas umiłował. To jakieś niezwykłe światło w człowieku. Nawet takim wybuchowym i trochę szalonym jak ja, wesołku czy flegmatyku, to taki Boży blask, którego nie da się ukryć. Świętość to życie według planu Boga, nie mojego. To jest życie w bliskości z Bogiem. Świętość to dla mnie bliskość z Bogiem. Święty to jest człowiek, który jest blisko Pana Boga. Świętość, no to jest życie w obliczu Boga. I my żyjemy życiem Boga. Oddychamy Jego prawdą, Jego miłością. Prawdą, miłością i dlatego wszystkie rzeczy i sprawy, które przeżywamy, są bardzo spokojne, tak jak ocean. Życie według przykazania, tego największego przykazania, miłości Boga i bliźniego, wypełniania Go w codziennym życiu. Poszukiwanie prawdy, uczciwość i autentyczność to droga świętości, to świętość. Świętość dla mnie jest darem, którą obdarzył mnie Bóg, abym mogła dojść do nieba. Świętość to oddanie całkowite Bogu i wypełnianie Jego woli. To codzienność naszego życia. Wydaje mi się, że świętość to jest po prostu codzienność. Każdego dnia Pan Bóg daje nam mniejsze albo większe zadania i to, jak my wypełniamy, z jakim sercem, poświęceniem, ofiarnością, miłością, to wzrastamy w świętości. Dla mnie świętość to przeżywanie codzienności w perspektywie Bożej, odnoszenie i przeżywanie z Bogiem tego, co niesie codzienność, zarówno tego, co trudne, ale też tego, co radosne. Dla mnie świętość jest życiem miłością. Miłością do Pana Boga i miłością do człowieka. Przyjmowanie tego, co Pan Bóg mi daje i dziękowanie za to wszystko, za dobro. Przede wszystkim dla mnie świętość jest moim wielkim pragnieniem. Tak sobie wyobrażam, że to jest właśnie taka najgłębsza relacja z Panem Jezusem. Dla mnie świętość to prostota w tym, co myślę, w tym, co mówię, w tym, jaka jestem na co dzień. Taka zwyczajność, takie wychodzenie do drugiego człowieka z taką świadomością, że w tym drugim mieszka Bóg. Ulubieni święci moi to Maryja Niepokalana, święty Józef, święty Jan Paweł II. Mój ulubiony święty to ojciec Pio. W życiu bardzo dużo mi pomógł w sprawach po ludzku beznadziejnych. Moim ulubionym świętym jest Matka Teresa z Kalkuty i brat Albert Chmielowski. Ignacy Loyola i jego duchowy syn święty Stanisław Kostka. Trudno powiedzieć, bo tych świętych mam więcej. Oczywiście podstawową, codzienną taką moją świętą, która mi towarzyszy, jest to święta Aniela Merici. Nie tylko z racji, że jestem jej duchową córką, ale po prostu jest to przepiękna święta, która mnie zafascynowała i po prostu bardzo kocham ją. Inny święty to jest Jan Chrzciciel. Bardzo też lubię proroków Starego Testamentu, zwłaszcza proroka Eliasza. I też mam słabość do świętych ojców pustyni. Święty wie, że wszystko zawdzięcza Bogu. Czym jest świętość, siostro? Miłość.
Miłość. A ma siostra ulubionego świętego? Wszystkich. Wszystkich? Do wszystkich się siostra modli? No. Tak? Niech się opiekują.